Proszę Państwa, starsi ludzie zapewne pamiętają, jak po przemianach październikowych, jak to pisze poeta, może sławny wspominać październik, gdy nas skołował chytry stary piernik, to znaczy w październiku 1956 roku, taki polski polityk, niejaki Stanisław Gucwa z ZSL-u, powiedział, że partia obdarza coraz większym zaufaniem naród. Tak mu się powiedziało, to są takie freudowskie pomyłki, bo to rzeczywiście pan Gucwa trafnie określił sytuację. I ciekawa rzecz, że minęło tyle lat, transformacja ustrojowa nastąpiła, demokracja tutaj szaleje, a pan minister Cimoszewicz powtórzył dokładnie to, co w 1956 roku powiedział Stanisław Gucwa. No, może nie dokładnie. W każdym razie uzasadniając przyczyny, dla których rząd Marka Belki, a on osobiście jako ministra spraw zagranicznych, nie wykona polecenia zawartego w uchwale sejmowej. Przypominam, że Sejm wydał taką uchwałę przeciwko trzęsieniom ziemi. Stwierdził, że Polska nie dostała żadnych reparacji wojennych od Niemiec. W związku z tym zobowiązał rząd, żeby jakimś sposobem się o te reparacje urzędu niemieckiego wystarał. A po drugie, zażądał od rządu niemieckiego, żeby przejął na siebie zobowiązania, jakie wynikają z bezprawnych roszczeń przesiedleńców, ponieważ wcześniej w punkcie poprzedzającym scharakteryzował te roszczenia jako bezprawne. Więc oczywiście pomieszanie z poplątaniem to tylko jest ilustracja tego, że uchwała była wynikiem kompromisu. Kompromis, jak wiadomo, to jest tak jak wielbłąd, to jest koń zaprojektowany przez komisję. No ale już pomijając te wszystkie rzeczy, rząd, jak wiadomo, jest władzą wykonawczą. Tymczasem, to znaczy, że ma wykonywać polecenia, które wydaje mu parlament, bo on jest władzą ustawodawczą i tą najwyższą władzą w systemie demokracji parlamentarnej. Otóż pan minister Cimoszewicz powiedział tak, że jak Sejm mógł podjąć taką uchwałę, skoro wiedział, że stanowisko rządu jest w tej sprawie negatywne? Krótko mówiąc, rząd nie obdarzył zaufaniem parlamentu. Zresztą całkiem słusznie, powiedzmy sobie szczerze, nie obdarzył zaufaniem parlamentu. No, widzimy, że Polska po staremu nie rządem stoi i tylko temu prawdopodobnie możemy zawdzięczać, że prawdziwi terroryści jeszcze nie postanowili nam urządzić tu ruskiego miesiąca. A jakby tak postanowili, jakby nie daj Boże zmienili zdanie, to niech nas Pan Bóg i Najświętsza Panienka ma w swojej opiece, bo przecież nasi dygnitarze nawet nie potrafiliby zadzwonić w razie czego na pogotowie. Otóż proszę Państwa, tak na pierwszy rzut oka to mamy wrażenie, że no, głupota Sejmu sięgnęła szczytów. Ale spójrzmy na to trochę z innej strony. Zwracam uwagę, że za uchwałą głosowało 328 posłów, a więc właściwie została podjęta prawie jednogłośnie, bo tylko poseł Kopczyński się wstrzymał od głosu, ale to prawdopodobnie nie wiedział, o czym mowa, więc na wszelki wypadek się wstrzymał. Natomiast wszyscy inni obecni na sali posłowie głosowali za. Łącznie z zapleczem politycznym rządu Marka Belki, który przecież, jak dowiedzieliśmy się od pana ministra Cimoszewicza, od początku miał w tej sprawie inne stanowisko. To znaczy, no jasne, gdzież by tam się ośmielił zrobić coś, prosić Niemców o takie rzeczy. Przecież prędzej by to Niemcy go zdymisjonowali tutaj, ten rząd tubylczy. Wiadomo, no... Także polityczne uzasadnienie tej felonii to jest takie, że rząd polski po prostu nie ma śmiałości zrobić Niemcom jakiejś przykrości, a co dopiero takiej. A żeby się domagać jakichś tam odszkodowań, to po prostu mowy o tym nie ma. I to było powszechnie znane. To powszechnie znane negatywne stanowisko rządu, który prawdopodobnie już w całości przeszedł do stronnictwa pruskiego, jednak nie skonfundowało Sejmu. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę, że no, znajdujemy się w okresie jednak już przedwyborczym. W związku z tym, no, mimo że wszyscy się cieszymy, żeśmy weszli do Unii Europejskiej, to jasne, wiadomo, jakże by inaczej, jak taki rozkaz, to co mamy robić.
ale no takie nie, tu i ówdzie jeszcze takie nieprzyjemne wrażenia, a nawet się pogłębiają nieprzyjemne wrażenia wynikające z Anschlussu. No i nawet najbardziej postępowi politycy czują, że muszą to nieprzyjemne wrażenie zatrzeć. A jak można najlepiej zatrzeć to nieprzyjemne wrażenie? Jak dostarczeniem dowodu dbałości o interes narodowy. No i dostarczyli. Wszyscy się podpisali, wszyscy głosowali za tą uchwałą, bo każdy chce się politycznie wyleczyć przed wyborami. No, jak już nic nie można zrobić, bo tu bezradność całkowita jest wobec roszczeń niemieckich, zgodnie z przewidywaniami oszołomów i Ciemnogrodu, Niemcy po prostu rozpoczynają akcję, chociaż zaprzeczają, że to właśnie na tym to polega, żeby to zaprzeczać i prowadzić tę akcję. Rozpoczynają akcję dokończenia procesu zjednoczenia państwa niemieckiego i wobec tej akcji dygnitarze nasi, tubylczy, są całkowicie bezradni. No i żeby, jak już w sytuacji, kiedy nic nie można zrobić, to jeszcze można jedną rzecz zrobić, mianowicie nieubłaganym palcem wskazać winnego, żeby w razie czego był winowajca. Otóż posłowie już udowodnili, że to nie oni, bo oni wprawdzie dobrze chcieli, a potem wyjdzie tak jak zawsze. No ale rząd musiał w tej sytuacji, musiał się sam oskarżyć, że on jest jako jedyny nie broni interesu państwowego. Także nie samą głupotą Polska jest rządzona, jeszcze jest rządzona sprytem. I ten spryt dał o sobie znać właśnie za sprawą tego niefortunnego oświadczenia pana ministra Cimoszewicza, zupełnie podobnego przynajmniej w duchu do oświadczenia Stanisława Gucwy z października 1956 roku.